Dzień dobry. Proszę przyjęcie połowę, zamknięta. Proszę bardzo. Słuchajcie, żeby teraz macie możliwość wyboru, która woli jałowi. W sumie obojętnie, tak? Może być tak. Może być to. Także słuchajcie, no propagujemy ochronę środowiska naturalnego. Jeżeli będziecie mogli, a z Mikołajem przyczyńcie się do tego, no oczywiście, żeby móc pomóc. A myślę, że przyszłościowo jest to wszystko w waszych rękach, żeby nam pomóc. Podzielimy się z wami takimi ładnymi koinkami. Bardzo proszę. No i chrońcie tego środowiska naszego, tak? Dobre. Żeby się rozwijało. Zielonego Mikołaja. Dobrego, zdrowych, spokojnych świąt. Przepraszam, mogę zrobić zdjęcie? Wie pan co, ja się mało podobię niż na Wybraliśmy ten dzień świętego Mikołaja, także żeby ewentualnie móc mieszkańcom wskazać tą konieczność dbania o to nasze środowisko, aby ono było przyjazne nam wszystkim mieszkańcom, żebyśmy mogli znaleźć się w przyszłości i oddychać pełnymi płucami. Nie zawsze to się udaje, a z naszej strony nasza organizacja promuje tą ochronę środowiska, naturalnego środowiska, kultywowania tych regionalnej kultury środowiskowej i myślę, że ten dzień dzisiejszy jest temu służy. Myślę, że w jakimś małym stopniu przyczyni się do pokazania konieczności ochrony. Takie to akcje prowadzimy w całym powiecie wieruszowskim, przed większymi sklepami i tam w każdej miejscowości, w każdej gminie w ten sposób działacze nasi i tak nie działaczy, Mikołajki i Mikołajowie rozdają te drzewka, aby propagować to święto. A skoro o działaczach, to wiemy, że ostatnio były wybory w Polskim Stronnictwie Ludowym. To, co zostało wybrane na szczeblu krajowym, to wiemy, ale też są ludzie w Radzie Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego i też we władzach PSL-u właśnie tutaj z powiatu wieruszowskiego, w tych krajowych władzach. Dokładnie tak. Wczoraj odbył się kongres. Myślę, jak wszyscy wiedzą, mogli go zaobserwować. A możemy się pochwalić tym, że z naszej ziemi wieruszowskiej do Rady Naczelnej został wybrany kolega honorowy już prezes naszego powiatu. Andrzej Szymanek, bardzo to cieszy, chciałbym przekazać gratulacje Andrzejowi, ale również pani Ela Nawrocka została wybrana do Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Także dwie osoby z tak małego powiatu mamy w naszych naczelnych władzach. Myślę, że to jest dla nas satysfakcjonujące i bardzo istotne, ważne. Tam będą działać, będą pewne rzeczy korygować, sprawdzać, nadzorować prezesa starego, łącznie z nowo wybranym przewodniczącym rady.